Siema, jestem Kamil Kim i jest ze mną Michi. No cześć. Ja was witam z pięknej dziury, którą zrobił właśnie ten idiota razem z drugim idiotą Kotletem, który dzisiaj się uczy, więc go nie ma. I generalnie plan na dziś to załatać tę dziurę, posegregować skrzynki i jak jeszcze starczy czasu, to idziemy do Netheru. A czekajcie jeszcze chwilę, ja odpalam stoper, który tu sobie wisi na ścianie. Hyp, hyp. Dobra. Jak stąd zejść? Kokosza, złaś. Tylko się nie spierdziel. Ja lubię. A, i jeszcze jedną rzecz trzeba zrobić. Nie wiem, czy się domyślasz jaką. No. Jaką? Załatałem lawę. Żeby się nikt nie wpieprzył. Niech, to nie wpadniesz tam już. No bo kotlet ostatnio chyba otworzył, nie? Tak, i tam nawet wskoczył. No tak. No, udało nam się cudem przywrócić mapę. którą najpierw cichy rozpierdzielił. W ogóle wypierdzielił nam wszystkie itemy. Więc z Mikim zdecydowaliśmy, że to nie ma sensu. Pierdzielimy to wszystko. I po pierwsze zaczęliśmy poddawać kotleta bardzo bolesnym eksperymentom. Czytaj, daliśmy mu uran do podtrzymania. Potem piekła go lupa straszna. Tak, potem różne rzeczy. Potem, potem różne rzeczy robiliśmy z nim jeszcze. Ale to już lepiej nie wspominać. Wysadziliśmy wszystko. Razem z Mikim. Tak. Wkurzył się troszeczkę. Gówno mi się skończyło, trzeba trochę dorobić. No już właśnie nie ma, wyjąłem całe ze skrzyni. No zrób trochę. Teraz to nie pójdzie. Trzeba było przed nagraniem, no. Widzisz. Na wizji to nie pójdzie. Na wizji do dupa. Łopatę chcę. Ja mam tylko kop tak, żeby to jakoś wyglądało, no nie? A nie, że nie wiem. Wieki przyjdzie, wyrżnie kuźwa, kwadrat 5 na 5 i 6 wysokości, będzie taka dziura w dół, 5 na 5 i 6 głębokości i pójdzie łatać drugą dziurę. No tak, no, a nie? Nie. Ale dziwnie bez autotula się gra. Jakiego autotula? A, no tak. Skurzoni. Miki zaczął teraz grać z kotleciarzem na Chitonie. Kurna, popierdzielają na Huzuni. Ja cię nie wpuszczę do mnie na serwer, jakby co. Nie chcę. Nawet się nie zorientujesz, kiedy wejdę. Oj, wiesz co, ja mam sposoby, żebyś nie mógł wejść. Powiadasz. Tak, inny. Nawet jeżeli wy sobie zmienić IP. Bo zmienić, to ty sobie możesz IP zewnętrzne komputera. Ale IP wewnętrznego to już sobie nie zmienisz. A wejdź tam, wyjdź. Kopiesz to gówno? No. To może pompę zrobimy? Nie. Jeszcze skrzynki trzeba posegregować i do netheru się wybrać. Miki już był w netherze, chyba przyniósł tam 4 nether diamondory. Nie, 2. Dwa. I zalepiłem portal tak, że jak Kamil wejdzie, to... A dobra, miałem nie mówić. Ty wchodzisz pierwszy. A nie, bo to zalepiłem. Zalepiłeś po tym. Po backupie, no. Znaczy, kapu znaczy, nawet nie było. No, zacznijmy od tego. Po wczytaniu tego czegoś. Zaraz jak ten. Gdzie ty biegasz, Rumuńczyku? Na wzgórzu tutaj jestem. Ty też lubisz wzgórza. Wyciąłem już spory kawałek tego. Bo ja już to prawie załatałem, to przyjdź tu i kopnij trochę. No to czekaj chwilę, bo ja tu już wytnę do końca, żeby to jakoś wyglądało, nie? Jestem takim śmierdzącym mleniem, że mi się nie chce kopać. Dobra, chyba mam tego co 4 staki prawie. No to będzie pompa. Tak, to ogarniasz, że my już 4 minuty nagrywamy? A my tylko kopiemy? No, to 4 minuty będzie na kopanie. Będzie dobrze. Będzie coś ciekawszego niż wcześniej. No tylko, że ten backup nie jest taki dokładny, dlatego w skrzynkach jest po prostu pieprznik totalny. No koblem załatanym.
No to jak łatasz? To dawno temu było chyba to łatane tym koblem. No tak, dawno. Jak próbowaliśmy go zalać lawą, ale nie trafiłem i lawa wylała się na wodę i te sprawy. Taka Rosja trochę. No i tak płasko, tu sobie, no nie no, tam farmę to już można zadeptać. I znowu damy dzień. Ponieważ naprawiamy teraz to, co kot zrobił. Więc zrozumcie, że no ciężko się naprawia jednak zniszczenia po kotlecie w nocy. No. Odpierając jednocześnie ataki zombie. I creeperów. Tak. A wiesz, to jest tak łatasz, tak już załatałeś i tak nagle... I jeszcze może elektryk. O, dokładnie. Skacze takich dwóch debili po polu. Mają radochę. Tak, no dobra. No co, i możemy to tyle zostało z naszego domu. No tu się buduje nowy dom, tylko tak, dlatego. No czekaj, no. Chodź, oryżnimy. Nie, ale czekaj, bo zanim on... Przecież my jeszcze nie wiemy, jak on to zbuduje do końca. Oj tam. Jak zwykle zresztą. Wyrżnę podłogę. Podłogę możesz wyrżnąć, ja się mogę nawet dać jeszcze łopaty, trochę jeszcze jej zostało. Gimmi! Żelazno, jaki burżuj! No, leżała sobie w skrzynce. Ale jaka ta, nowiutka! Nie. No właśnie widzę. Bardzo nowiutka, prawda? No. O, ile mamy drewna? No dużo! Jak tu jest ten, ten. Trikawitator. No właśnie. Ten. No wiesz. Oj, za mało tego jeszcze. Lubię rżnąć podłogę. Wow! Nie przełączyłem sobie na ten, na receive mode. Cheater! Po rozwalaniu... No bo wiecie, bo kotlet... jak wtedy rozwalaliśmy tę mapę... No nie, jak kotlet rozwalił nam te skrzynki, no to właśnie wyciągałem dynamit. Co wziąłeś? Co sobie zgiwowałeś? Nie, skrzynki przed przypadek sobie dałem, ale już je cofnąłem. Shit. Dobra, to czekaj. No na razie puste, tutaj będę teraz układał. Przynajmniej prowizorycznie jakoś. No to rzucaj, ja idę rżnąć podłogę. Dobra, to powiedzmy, że będzie dirt i inne budowlane, to będą narzędzia i inne takie syfy. A tu będzie cały ten pieprznik. A tu rzeczy drewniane. Teraz gdzie gówno naturalne? O, to tu będą naturalne. Muzeum Główne Naturalnego? Chociaż co prawda dirt też jakby... Dobra, pierdziele, będzie tak jak ja zrobię. Kogo? Siebie. Wow! Jak? Dobra, tutaj drewno. Miki? Rób coś pożytecznego. Próbuję zaorać ziemię włócznia. Możesz naprawić trochę ten. Bo rozpierdzielony trochę jest ta... No, farma. Cześć, co to jest? A to jest obsydian! Ja myślałem, że to jest wełna. To ja skoczę po... A to jest kurna obsydian. Co kto lubi, nie? Troszkę się tylko pomyliłem. Przecież. To by tylko jedna w głowie, chyb. Gdzie są jakieś rudy? Rudy albo blondynki. Lol. Czekaj, ej no... Kurna, żadnych surowców nie widzę. To naturalne główne wszystkie. Ale shit. No. Ale tyle shit tutaj dawno nie widziałem. Kolej gruz! Mamy. Łoś się wnerwił silnik. O, już nie. Nawet craftinga znalazłem w skrzynce. Szalony! Panie, my już 9 minut nagrywamy, a gówno żeśmy zrobili. Jak my? Jak zwykle po prostu, no. No i teraz to widać, że my mamy jakieś surowce. My Polacy tak mamy. O, nawet zbroję jest, to też wrzucę do rzeczy cennych. Aaa, burżuj! A, to Shard of Minium można tam. Ciężej zawalił cały żągiel! I
gumę tu wrzucę. Gumki muszą być. O, mamy Unrivaled Fabric przecież. No, więc fajnie. O, Javelin. Boże, mi koszka left the game, a ja już myślałem, że to jest napisane kotleciarz join the game. Boże, weź nie strasz. To mnie wywaliło tak... Skąd, po co nam musket roundy? Co? Musket round. Nie wiem. Ktoś ma muszkiet? Poza mną? Masz muszkiet? No. I nic mi kuźwa nie powiedziałeś. Daj trochę. Czego? No tego roundu. Biega. Łosześ zygnął! No tylko tyle było. Dużo. Gimme sam węgiel. Nie ma węgla? Ale bieda. Jak nie ma? Nie ma? No. Ale bieda. What the fuck? Węgla nie ma. Jak przystało na porządnego murzyna, idę trochę pokopać. Jak przystało na porządną bazę, nie mamy węgla. My Polacy tak mamy. Kochamy to, co polskie. Kaufland. Ja na próbieś. Dobra. Posprzątałem w skrzynkach. I zauważyłem, że halabarda nie działa tak jak topór. No nie. Znaczy, że jak siekiera. No nie, tak samo jak... Chciałem powiedzieć jak Battleaxe, ale Battleaxe jest... Jakiegoś gówna nawrzucał kurna do tej małej skrzyneczki. Porządek ma być. Co kurde ma być? Dobra, powiedzmy, że ja tu postawię jeszcze jedną skrzynkę. Podwójną, no nie? Taką na gówno. Na rzeczy do posegregowania. O, Kamil, będziesz miał co robić. Czytaj, będę miał co robić. No właśnie. O, Iron Axe. No fajnie, teraz znalazłem siekierę właśnie w tej skrzyneczce, chyba twoją. No moją, nieużytą. Właśnie widzę. Po burżujsku widzę, jedziemy. No po burżujsku. Gdzie tu był jakiś... O, ale dziura! No dobra, i tutaj... Ale dziursko wielkie! W takim razie nagrywamy 12,5 minuty. I właśnie skończyłem... Zdejmuję tego Creeper Head. Ale ogólnie nagrywamy, czy teraz nagrywamy? Może teraz nagrywamy 12,5 minuty, nie? To dużo! 12,5 minuty nic nie robienia? No właśnie. Shit. Spadłem! Mam coś napisane na Skype, ale nie, powstrzymam się i nie spojrzę. To ja ci powiem, kto to. To jest... Nie wiem. No właśnie, też nie ma pomysłu żadnego. Czekaj, jeszcze trzeba ten dom cały doskrobać. Właściwie to zeskrobać. Psst. Ziemniaki skrobiesz? O panie, już prawie. No, wreszcie nie ma domu. Tego starego. Ja chcę speedmina. Speedmina. Ty, weź, wreszcie tu wygląda jakoś to wszystko. A jak? Jaki porządek jest. Co? Co jest? Porządek. Co to? Właśnie też dopiero chyba teraz poznałem znaczenie tego słowa. Jakiś bez sensu. Kurde, porządek. Ale Rosja. Dobra, wygląda to... Ale wielka dziura! Jakoś. Jaka szeroka! Dobra. Ale tu mokro. Ej, do Netheru mamy iść. Aha. To ja nie wyjdę, utknąłem w niej. Ty wchodzisz pierwszy. Bo za ja nie, mokro bo tu. Ja nie wiem, co byście tam zrobili. Ale tu mokro. Ale mokra dziura, mówię ci. Dobra, ja wchodzę do Netheru. Wszędzie woda i nie wyjdziesz. Jakby się coś działo, to się tepnę przecież do Mikiego, nie? Nie otworzysz czatu.
ale ja mam konsolę przecież. No faktycznie. Taka jedna magiczna rzecz, którą ja mam, chociaż wy jej tego nie macie. Konsolę. A shit bycie. No dobra, jestem. Już surowce wykopane. Widzę Nether Lapis. Ale czekaj, ty, jak się kopało, to się chyba pigmeny na ciebie rzucały, nie? Nie. Tak. Ale Rosja. Fuck. Spadłeś. Nie. Właśnie spaliłeś. Sobie przypomniałem, co jeszcze było nie tak z tymi netherowymi orami. No. Trzeba je kopać szybko. Why? Bo jeb. Jak to bo jeb? Wybuchają. What the fuck? Nigdy ci nie wybuchły? Nie, zawsze kopam diaksowym. No ja też kopię diaksowym. No ale to szybko się kopię przecież tym. Ale one wybuchają w pewnym momencie. Nigdy wam nie wybuchły? Nie, bo ja jestem taki fajny, że nawet rudy mnie lubią. Rudy mnie lubią! Wy jesteście tacy fajni, że nigdy żeście nie grali na Netherorsach. Netherorsy są słabe, bo to na jest taki... Na Tekicie Classic były. I pamiętam, ile razy mi się zdarzyło, że wybuchły. O, właśnie, wypierdzieliło. Sobie zobaczysz potem na filmie. Więcej wyświetleń. Jak wybucha. Ja tu wungiel kupię. Kopię. Dobrze, jak powiedział. Wungiel to jeszcze, ale kupię. W kupie siła, kupy nikt nie dotknie. Dobra, glowstone nie wybuchnie. To najlepiej jeb. Może być w końcu. Nether glowstone ore. Fuck. Szkoda, że nie ma czegoś takiego, nie? Żeby pójść do netheru tylko po to, żeby znaleźć nether glowstone ore? Tak, i przerobić go na glowstone. Ja tam lubię. W sensie mu łatwo odbyt. Bez zombiakowi. Bez szczegółów, znaczy się. Dobrze. Ach, lubło. Ale patrzcie, jaka kultura. Wsadziłem mu modwę. Odbyt. Odbyt. Dobra. Zresztą mogę powiedzieć anus. O, może być. Praktycznie nikt nie ogarnie. Wagina. Ej. Nie kombinuj. Kultura się liczy. O, kultura w cenie. Fakt, coś strzela do mnie. A teraz wsadziłem mu siekierę w... Jak jest fakt po łacinie? Seks. Nie, to też nie jest właśnie. Chyba. Jak nie, to wszędzie jest tak samo. No po angielsku to ma podwójne znaczenie. No jak jest to drugie? Płeć. A, no faktycznie. O, ktoś mi coś napisał na Skype, tylko ja spojrzę. O! Kto? Aha. Cichy. A co ci napisał? Żeby jabłka zbierać na czytanie. Grasz w LOLa? Nie, wy już nie gracie w LOLa. Nie, graliśmy. Odpisz Cichemu, że ja mu mówię, że ma kurne wbić wreszcie na te krainy i zacząć budować. Bo teraz wziął się, przykleił do Chitona i teraz nie będzie budował, tak? Ja go przyjąłem tylko po to, żeby patrzeć, jak on gra na Chitonie. Fuck. Umarłeś. Nie. Kurde. Wyświetliłoby ci się. Deathmatch został mnie wyłączony. O Boże, coś tak zaczęło ci przez sekundę szumieć, nie? No. I ja myślałem, że to jest szum ten przed wybuchem. Mm-hmm. Tego lapis ora netherowego, obok którego stałem, nie? Może się zesrać tu można. No, to będzie gówno! Już mamy tego, przeszedł cholery w skrzynkach. Fuj! Gdzie ty to trzymasz? W tej skrzynce to kobla i obsydian. Niam. Miki, przynieś mi obsydian. Dobrze, a po co ci? Ten obok gówna. Ale on taki zbrązowiały troszkę. Oj tam, wrzuć do rzeki. Fuck! Boże! Co? Orgazmy masz. Uff, to już
się można zesrać bardziej niż przy grze na przykład Slendera. Slender nie jest straszny, to jest ten problem. Że porównanie dałeś takie zerowe. Nie, Slender jest. Survivors nie jest. Survivors to jest cienkie gówno. Boże. Zobaczcie, mi wypierdzieliło. W ogóle co, na chwilę się zapomniałem, że to w ogóle może wybuchnąć. Ja pierdzielę. Kogo? Nie denerwuj mnie. Żeś się uwziął na kogoś z tym pierdzieleniem. Tak wiesz, tak co tak, chwila. Tak, pigmeny się rzucają na ciebie. Tak? Tak. A dobrze, może umrzesz. Znaczy... Ty chodź tak. Tu do mnie. Dobrze. I patrz mi się swobodnie. No. Przyjemnie bądź. A przyjemnie bądź. Jakbyś słuchałem film. Ale to było bardzo dawno temu. Kripuś, chodź, wyłącz portal. Byłem chodź, jeszcze chodź. Wtedy... Spadaj. Jeszcze wtedy młody i głupi byłem. Nadal jesteś głupi. Młody też. Gdzie ty jesteś? Ja w neterze. No coś ty! Też jestem w neterze. No nie wiem, gdzieś po lasu. Jezu, jak tu jęczą! Mogę ci kordy podać. Czy nie działa? A nie, mam przecież ten. Kurna, race mini map w rogu. No nie, właśnie, no F3 tak, mi nie działa, kordów to sprawdzić tak nie mogę. Patrzę na ten race mini map i mówię F3 mi nie działa. O, lapisor! Też już go mam pełny. Shit! O, nether color. Dobra, to kordy ci podam. Zasyczał! Ale wykopałem chyba. O! Kolor! Ustaw sobie waypointa może. Ło! Co ty robisz? Reakcja łańcuchowa! Oderwę karteczkę. Ja się boję. Chodź tu. 22. 10. W ogóle niepełno kolora wybucha. Który to będzie odcinek? 9, nie? Chyba tak. Dobra, powiedzmy, że ja się tu zakopię. Ale gdzie ty jesteś, Rumuńczyku? No, podałem ci kordy. O, faktycznie! Ja się tu zakopię i zobaczę na tego Skype'a jednak. Boże, jakaś stara... Konfa? Nie, wiadomość od Dantego z 30 stycznia. What? No really? Dobra. Jakim cudem to ci się teraz wyświetla? Bo dopiero teraz wbił. I dopiero teraz przyszło. Idę po ciebie. No to chodź tu. Razem będziemy panować nad światem. No to chodź tu, a nie pierdzielić tak. Lubię pierdzielić. Tu nie ma słowu żardów? Oczywiście, że nie ma. Nic nie ma. Po co my tu czemu gramy? Czemu ty jesteś tak nisko? Czemu my gramy na tej paczce, skoro nic tu nie ma? No właśnie, mówiłem ci. Dobra, grajmy na razie. Potem ewentualnie przeniesiemy... Weź mi tu nie uciekaj, co? A gdzie ja ci uciekam? Sam się chciałeś przenieść przecież na FTB. No chciałem. Gdzie ty jesteś, Rumuńczyku? No stoję tutaj. Czy kordy zmieniły? Fuck! Niech to! Kiknąłeś go. Nie, napisz mu, że go wpuścimy po odcinku. Pod warunkiem, że... Jak tam dojdziesz... No, jestem. Jesteś, to tam jest takie miejsce, że jest jakby na jedno wysokie. No. Tak jakby taka długa grota, taka jeden wysokość. Jest taki tunel, na końcu są dwa pigmeny. No. Zabij je. Ha ha ha!
strzelę im nożem w ryj. Ciekawe, jak zareagują. Napisałeś to kotletowi? Napisałem. Jakie to żywotne gówno! Dobra, jeden. No właśnie. Zbanowałeś go? Hmm. O! Głupi świniok! Dobra, zabite. Już oba? Tak. Uuu, dwa serduszka. Dobrze, że mi się wyjść udało. No. O! Stałem na tym, ogarniasz? Stałem na tym. What? No patrz, nie wybucha. A, bo to tylko lapis. Nie, każdy. Jak stoisz za blisko. Syczy! No to, no to spadaj stąd! Pa, jebnie! Syczy! Miki podbiega! No bo chciałem zobaczyć, czy wybucha. Zainteresowany. Syczy! O, Pigman idzie. Warning. Chodź tu do mnie! Nie. Nie. To dobrze. Bierz też tapkę złota. To ja dosłownie spalę za sobą mosty. Tapka złota z niego dropła. No wiesz gdzie ja jestem? Ja mosty za sobą palę. Dobra. Jak to? Nie dogonisz mnie już. Ej no, czy ty tu mnie zostawiłeś? Ej, czekaj, gdzie? Wubizdu? Że się tak obcym Iżbin... językiem. Nie pamiętam. Iżbin. Iżbin. A ja. Powiedz po polsku. 83, 149, 33. Jeszcze raz? 83, no takie jezioro lawy wielkodupne w tym cave'ie było. To poszedłem tam, gdzie zaczął syczeć tam. To 83 to jest dry und achcein, achcisz. A weź wyjdź, zgermanizowany człowieku. I zanglikanizowany. Chodź tu do mnie, bardziej jestem zanglikanizowany niż zgermanizowany. Anglikanizm, kurde. No z tego co mi mówią moi koledzy, jestem antychrystem. Antychrysto woluni! Dobra, to się ty taki bardzo wierzący jesteś. No tak, ja tak... O! Znaczy, ja nie jestem antychrystem, jestem po prostu niewierzący. Co żeś zrobił? Szybko się gdzieś zakopać. A ty tam jesteś! No, ratuj! O, chodź tu! Chodź. A co żeś zrobił? Dojdź tu! Ej no... Ciulu jeden! Złap mnie! Ej, masz waypointa przy portalu? Nie mam. To co zrobimy? Wrócimy się tam po odcinku? No spoko. Tam masz redstone ore. Tam. Mam gold, tylko że... Tam masz redstone ore. Nether. Redstone ore. Tam przy spalonych mostach jest nazwę. O, spalone mosty. Szukamy twierdzy. Która to jest wersja? To jest pełno spalonych mostów. Tak powiem. Jeb! Tu jest jeden... 5-2. Dobra, kończymy nagrywanie powoli. Ratuj! Już prawie pół godziny nagrywamy. Ratuj! Go away! Dobra, to... Na dzisiaj to by było tyle. Cio! Zdychuj! Poczekamy jeszcze, tylko może Miki zginie. Nie, ja wszystko zamordowałem. Dobra, to by było dzisiaj na tyle. No szkoda, no nie zginął nikt. Ja będę... Zastrzelę cię! Łap! Złapałem! Co to było? Masz? Łap. Znów mam! Też o, mam. O nie, tu jest. Czekaj. Przestrzeliłem tym razem. Dobra, to by było dzisiaj na tyle. I w następnym odcinku druga część wyprawy do Netheru. Tylko jeszcze... Miki tam zostanie. A ja pójdę szukać portalu. Jeszcze się tylko Miki ładnie pożegna. Jeb nie! Jeb! Tak, no to do zobaczenia w następnym odcinku.
Miki, no pożegnaj się. Papa, strzelają! Jeb! Papa!